comic, dog. Holy you see? Shit. Boom! Oh, man. Wow. Oh, shit. Wow. Did you see this, this aircraft? W 2011 roku przywódca Libii Muammar Kaddafi ostrzegał Zachód, że jeśli go obali, w kraju wybuchnie chaos, a fala uciekinierów zaleje Europę. Brytyjski Daily Mail opublikował zapis podsłuchanych rozmów przywódców państwa islamskiego. Wyślemy 500 tysięcy nielegalnych imigrantów w łodziach na stary kontynent. Wśród nich ukryjemy terrorystów. Kaddafi został obalony i zabity, a fala emigrantów ruszyła na Europę. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة. Trwająca od 2011 roku wojna domowa w Syrii pochłonęła kilkaset tysięcy istnień, a 13 milionów Syryjczyków musiało opuścić swój kraj. W 2014 roku o udzielenie azylu w Unii Europejskiej ubiegało się 600 tysięcy osób. W przypadku 55% wniosków podjęto decyzję negatywną. Na teren państw europejskich od początku 2015 roku do końca sierpnia dotarło ponad 310 tysięcy uchodźców. I nagle kanclerz Niemiec Angela Merkel zaprosiła ich do Europy. Od 1 stycznia do 31 lipca 2015 roku w Niemczech złożono 195 723 wnioski o azyl. 21,5% od osób z Syrii. Ponad 15% z Kosowa. 15% z Albanii. Blisko 6% z Serbii. 5,4% z Iraku. 5,2% z Afganistanu. Blisko 3% z Macedonii. 2,5% z Erytrei. 1,7% z Nigerii oraz z Pakistanu i 23% z innych państw, których pochodzenie jest nieznane lub są wątpliwości co do ich pochodzenia. To wielka tragedia ludzka. Faktycznie wiele z tych osób ucieka przed wojną, stracili swoje rodziny, rodziców, dzieci i nie mają do czego wracać. Powstał cały biznes nielegalnych przewoźników. Za olbrzymie pieniądze transportują oni ludzi do Europy i wyrabiają im fałszywe dokumenty. Mówi się o tym, że nowy szlak będzie prawdopodobnie prowadził przez Polskę. Dla mnie w ogóle było niedopuszczalne samo to, że rząd nie zapytał ludzi, choćby właśnie za sprawą referendum, co sądzą o tym, żeby do takiej sytuacji dopuścić. Ja powiem tak, mamy prawo nie przyjmować. Powołam się tu na case choćby Ameryki, gdzie dostajemy promesy, ale przecież nie każdy z nas wjeżdża do Ameryki. To Amerykanie decydują o tym, kto do nich wjeżdża. I nikt nie mówi o tym, że to jest jakiś problem, że ktoś jest dyskryminowany. Nie, mają do tego prawo, czy wpuszczać kogoś na terytorium, czy nie. Więc dlaczego, skoro my mówimy o tym samym, że chcemy dokładnie takie samo prawo, jakie przysługuje ludziom, normalnym krajom na świecie, to jest jakiś raban. No przecież to my mamy o tym decydować. Dlaczego w innych krajach nie jest to problem? To naprawdę jest bardzo poważna sytuacja i wielkie zagrożenie dla Polski i Polaków. Kraj jest suwerenny, póki może decydować o takich rzeczach. Jeżeli inny kraj ma decydować o tym, jeżeli tłumaczenie tutaj, że jesteśmy w Unii Europejskiej, i powinniśmy to robić, jest dla mnie jakimś absurdem. To znaczy, że co, jak za Związku Radzieckiego mamy popierać każdą decyzję, która jest, nie ma prawa dyskusji, to gdzie my żeśmy wstąpili? Dlatego pojechaliśmy razem zobaczyć obozy, porozmawiać z Niemcami i Francuzami. I teraz możemy o tym opowiedzieć. Naszym pierwszym przystankiem był Berlin, a po stolicy Niemiec oprowadzał nas Norbert.
Miałem okazję rozmawiać z moimi kolegami z pracy. Wielu jest za, wielu jest przeciw. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie są za, jeśli chodzi o prawdziwych uchodźców, kobiety i dzieci, które uciekają przed wojną. Natomiast są przeciw, jeśli chodzi o uchodźców, którzy, o imigrantów, którzy przyjeżdżają typowo po to, żeby żyć z socjalu i nie pracować. Berlin sam w sobie jest jakby państwem w państwie, to znaczy jest to stolica, jest to osobny land, jest to miasto wielokulturowe i kosmopolityczne. Ludzie są tutaj bardziej otwarci, przyzwyczajeni do obcowania z innymi kulturami i jakby nie czują strachu. Ich habe keine Angst. Sie haben keine Angst, alles klar. Haben Sie, ich freue mich darauf. Ich habe das Gefühl, das ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Ich denke, ich meine, die sind ja nicht ohne Grund hierher geflohen. Entweder halt durch den Krieg, aber oder auch wegen, weil die Wirtschaft in deren Land nicht gut ist. Und das ist auch ein Grund, warum man vielleicht, ich meine, wenn man seine Kinder nicht irgendwie. Oczywiście są różnego rodzaju sytuacje z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają. Znajdują się oni w zupełnie nowym świecie, cywilizowanym świecie. Ich interakcja z miejscowymi jest różna. No są miejsca takie jak na przykład Berlin, gdzie ludzie są za. Są miejsca, tak jak mniejsze miejscowości, zwłaszcza tak jak no powiedzmy małe gminy, wsie w całym kraju, gdzie no zetknięcie z tą kulturą dla obu stron jest szokiem. Lotnisko Tempelhof w Berlinie było świadkiem wielu historycznych wydarzeń, a podczas blokady Berlina w latach 48-49 stało się symbolem oporu przeciwko komunizmowi. Obecnie zabytkowy port lotniczy stał się schronieniem dla uchodźców z Bliskiego Wschodu. Są różne informacje. Niektóre mówią o tym, że na terenie lotniska przebywa nawet 30 tysięcy osób. Próbowaliśmy wejść do środka, próbowaliśmy wejść na teren lotniska Tempelhof. Uchodźców strzeże jakaś firma ochroniarska, chodzą panowie w security. Zdecydowanie wyrzucili nas do środka, nie można tam wejść ani z kamerą, ani bez kamery. Nie ma takiego pozwolenia, wchodzą tylko uchodźcy. Tyle, co żeśmy tylko zdążyli zobaczyć, to przy samym wejściu ludzi w środku, w czymś wybudowanym a la boksy. Ci ludzie są zbierani właśnie w takich miejscach jak to, w obozach zrobionych z zwykłych kontenerów mieszkalnych, czy też normalnie miasteczek namiotowych. Nie są oczywiście zamknięci, mogą wychodzić, dostają prawdopodobnie jakieś tam środki na zakupy. W niektórych ośrodkach jest tak, że normalnie wyżywienie zapewnione jest w obozach. Natomiast wygląda na to, że jak na razie nie ma pomysłu, jak to pociągnąć dalej, co z tym zrobić. Also sind ungefähr eine Million Leute, 1,1 Millionen Leute registriert. Von diesen 1,1 Millionen sind ungefähr 130.000 nicht in die Unterkunft gegangen, für die sie vorgesehen waren. Das heißt, es gibt tatsächlich 130.000 Leute ungefähr in Deutschland, die nicht, wo nicht klar ist, wo sie sich aufhalten. Alles klar. Die 130.000 sind aber mit Namen, Foto und so weiter registriert. Es gibt sie. Sie sind registriert. Ja, to jest ten unterschied. Ale Niemcy są podzieleni wszerz i wzdłuż. To znaczy tak, na wschodzie Niemiec, w dawnych landach NRD-owskich występują bardzo duże nastroje antyimigracyjne. Wir haben seit 15 Jahren ungefähr ist immer die erste Nachricht in den Nachrichten islamistischer Terror und es klingt so als ob die Islamisten alles Terroristen sind, die man am besten sofort abschießen muss. Das heißt, Pegida oder Dresden ist auch eine Folge der deutschen Presse. Ja. Und ich denke auch, dass das davon kommt, dass daraus ein großer Hype gemacht wird, wenn das jetzt zum Beispiel, wenn da Flüchtlinge mit eingebunden waren. Aber solche Sachen passieren auch an anderen Enden, in anderen Städten, in anderen Situationen sehr, sehr häufig. Und da wird darauf einfach gar nicht so viel Aufmerksamkeit erweckt. 2020-30, biorąc pod uwagę dzietność imigrantów i dzietność rdzennych Niemców, no na pewno z biegiem lat do 2040 roku struktura społeczna będzie tutaj zachwiana. Es gibt auch polnische Ghettos in Berlin.
gibt es. Es gibt auch polnische Ghettos. Es gibt auch um die Schlesische Straße herum, überall, wo Einwanderung stattfindet, in Amerika, in Sydney, in allen großen Städten der Welt. Wenn Sie jetzt fliehen müssten aus Polen und Sie würden nach New York gehen oder woanders hin, dann gibt es polnische Viertel. Es ist ganz klar, dass auch ein Pole, wenn er alleine in Amerika ist oder in Australien oder in Deutschland, wenn er kein Deutsch kann, zuerst dorthin geht, wo andere Polnisch sprechen, weil sie ihm Hilfe versprechen. Das finde ich ganz normal mit Flüchtlingen im Flughafen. Die Leute, die ich treffe, möchten erst Sex haben in der Ehe, also wenn sie verheiratet sind, nicht vorher. Sie sind gegen Homosexualität. In vielen Dingen, die die Flüchtlinge denken, sind sie der polnischen Kultur viel näher als der deutschen. Also die Flüchtlinge würden viel besser nach Polen passen als nach Deutschland. Nie możemy też popadać w paranoję i psychozę strachu. Natomiast na pewno i być może nawet kilka tysięcy osób uda się jakoś tam zasymilować. Natomiast ja uważam, że ci ludzie nie chcą do nas przyjechać i na siłę nie powinniśmy nikogo uszczęśliwiać. Naszym kolejnym przystankiem był Paryż. 7 stycznia 2015 roku, około godziny 11:30, trzech uzbrojonych napastników, wykrzykujących Allahu Akbar, otworzyło ogień w paryskiej redakcji magazynu Charlie Hebdo, zabijając 12 osób, w tym dwóch policjantów i raniąc 11, w tym 4 osoby ciężko. Po zamachu we Francji została ogłoszona przez prezydenta François Hollande'a trzydniowa żałoba narodowa. Od dnia zamachu były prowadzone poszukiwania domniemanych sprawców zamachu, francuskich obywateli algierskiego pochodzenia, braci Kałaci. Starszy z braci, Said Kałaci, był szkolony przez Al-Kaidę w Jemenie. Po dwudniowej ucieczce bracia zostali osaczeni i zabici. Cała Europa była wtedy Charlie, ale nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków. Dziś miejsce to wydaje się nieco zapomniane. Znicze płoną za to w innym miejscu, na Placu Republiki. Ataki rozpoczęły się o godzinie 21:16 czasu lokalnego. W krótkim odstępie czasu doszło do trzech eksplozji i sześciu strzelanin. Eksplozje miały miejsce przy Stade de France i w północnej części Saint-Denis. Najkrwawszy atak miał miejsce w teatrze Bataclan. Szturm, który przypuściła francuska policja, zakończył się 14 listopada 2015 roku, 58 minut po północy. Zabito 8 sprawców, a służby do dzisiejszego dnia szukają ich wspólników. Zginęło 137 osób, a ponad 300 zostało rannych. W samym Bataclan śmierć poniosło 87 osób. Difficile à comprendre, quoi, 10 ans, c'est un peu une rébellion face à la société actuelle, j'imagine, face un peu au capitalisme. Donc c'est, voilà, ils veulent essayer de faire changer les choses à leur façon, mais... Oui, exactement, je pense qu'en fait, ils ont voulu montrer que... Enfin, j'ai presque l'impression qu'ils ont voulu transposer leur guerre, en fait, et nous l'amener directement à nous, parce que c'est vrai que jusqu'aux attentats, bon, en fait, tout ce qui se passait, on avait l'impression d'être un petit peu éloigné de tout ça, que ça ne nous touchait pas directement, et en fait, je pense que s'ils ont agi ici à Paris, c'était du coup justement pour nous montrer que bon ben... C'est pas une guerre de religion, je pense pas, c'est plus une guerre de société, voilà, de pensée différente. Mais enfin non, les terroristes, je pense pas qu'on puisse les considérer comme des musulmans. Donc non, je pense pas que c'est une question de religion, c'est plus une question de société. Après voilà, je connais pas suffisamment le domaine, donc c'est mon opinion, mais c'est vrai que... Moi je suis citoyenne musulmane, et c'est quoi le problème? Je suis marocaine, c'est quoi le problème? J'ai jamais fait des biens, des mal. Au contraire, moi j'ai fait que des biens, là ça fait 3 mois. Je suis là, il n'y a personne qui m'a agressé, il n'y a personne qui m'a blessé. C'est vrai, on reçoit des racismes. Après des fois je me demande si leur but c'est pas de faire en sorte qu'on stigmatise certaines parties de la population pourtant française, mais qui sont d'origine immigrée, et éventuellement pour que ceux-ci se sentent encore plus exclus, parce que justement ils sont stigmatisés et on va de suite faire l'amalgame avec les terroristes, et du coup ces personnes peut-être se sentant un peu en minorité, maltraitées, est-ce que du coup ils sont pas plus facilement manipulables, voilà. C'est la guerre en Syrie, donc voilà, je pense que c'est normal d'aider ces gens
fuient leur pays. Après, c'est vrai que voilà, faut voir dans quelles conditions on peut les accueillir. Je pense qu'on peut malheureusement pas accueillir une multitude, une population énorme de ces gens-là, puisqu'il y a des difficultés pour pouvoir les loger, pour pouvoir les aider à s'intégrer. Donc voilà, après, je comprends que ce soit la guerre. Donc je pense qu'il faut, être solidaire et il faut les aider du mieux possible, tant que ce sera la guerre dans leur pays. Après, je pense que si la condition s'améliore dans leur pays, il faut espérer que voilà. Des réfugiés de guerre ont le droit d'asile dans tous les pays, notamment les pays de l'Union européenne. Après, une meilleure répartition entre les pays, oui, ce serait logique. Par contre, fermer les frontières, c'est peut-être un peu brusque, puisque ben, tous les migrants s'accumulent et c'est pas forcément bon au niveau sanitaire et surtout. Le problème, je pense qu'il doit être traité à la source, donc directement en Syrie. Quoi. L'aide humanitaire, ça serait mieux qu'elle soit envoyée directement là-bas et aussi régler le problème directement en Syrie. Bien sûr. On a des musulmans dans notre famille, en fait, on est métis, donc il y a des musulmans dans notre famille qui, effectivement, on trouve que c'est pas normal et que. Oui, mais bon, après, sans être pratiquante, après, ouais, c'est vrai toi, que oui. Du fait d'avoir la peau typée et tout, les gens font souvent l'association. Bon, on est forcément des personnes de confession musulmane, alors que non, pas du tout. Mais eux, ils ont provoqué les musulmans, et là, ils ont. Les autres qui ne sont pas musulmans, ils ont construit, comment ils s'appellent ? Daesh. Non, Daesh, pour moi, ce n'est pas des musulmans. Parce que quand on tue quelqu'un comme ça, innocent, ce n'est pas de l'islam. Quand on se fait exploser, vous n'allez pas au paradis, à l'enfer. Parce que chez nous, il n'y a pas de suicide et on ne tue pas. On ne tue pas. Il faut laisser les gens vivre, et même dans le Coran. Donc il faudrait qu'on arrive à tous vivre ensemble. Donc moi, j'aimerais, c'est vrai que je suis plutôt. Moi, je suis très tolérante et j'aimerais qu'on arrive justement, que tout le monde arrive dans ce sens-là. Donc je vais essayer de rester optimiste, même si le contexte actuel n'est pas très favorable, mais il faut rester optimiste, sinon on n'avance pas. Państwo islamskie potwierdziło swój udział w atakach. Prezydent Hollande nazwał wtedy te ataki aktem wojny. Namiastkę tego zastaliśmy w nadmorskim mieście Calais na północy Francji. To właśnie tu znajduje się terminal Eurotunelu łączący Francję z Wielką Brytanią. Imigranci licznie przybywają do Calais i próbują dostać się do tunelu. Dochodzi tu do licznych incydentów. Imigranci próbują włamać się do tirów, jak również do okolicznych domów. 90% samochodów, które wjeżdżają do portu i są kontrolowane przez ochronę portową, mają na sobie emigrantów, mają na pokładzie emigrantów. Nawet są takie sytuacje, że rzucają na autostradzie elementu znaki, jakiś taki złom i to samochód musi zwolnić i w tym momencie wsiadają. No, sam miałem taki przypadek po prostu, że mi się udało minąć, ale kolega się został i u kolegi tam kilkadziesiąt osób weszło. No oczywiście kontrola szczegółowa, wszystkich znaleźli, ale 2 godziny z czasu poszło zmarnowane. Tego dnia ulice dookoła terminalu były jednak puste. Wszyscy imigranci znajdowali się na terenie dżungli. Czyli w nielegalnie założonym obozie, w którym znajduje się około 4000 imigrantów. Policja francuska właśnie przystąpiła do likwidacji jednej z jego części. At École Laïque du Chemin des Dunes, just behind us, and I come every day to give class to adults, and there is another class for children from 4 to 11. So we have plenty of people interested by the school, and most of the students were living just in front of the school. They speak about their trip coming to Calais. Sometimes it's 4 months, 5 months when they left their country, and they are just 30 kilometers from England. They are stopped here. They just don't want to stay in Calais, but England don't want to. Don't think that everybody is a farmer. Some of the guys there, they were students, and they are architects and doctors. So.
their culture, I think they can easily mix and easily adapt to our culture. I feel secure. Because I could feel in their eyes or the way they speak to me, I could feel they are not respectful, right. And that's not what I feel. This okay. is, I'm planning to go to UK. This happened, this raft, this is the big problem to the jungle. It's completely the United Kingdom's government fall because it's paid to the France £8 million to close the border, no one to the refugee. From where? My name is Sawa Rashid from Northern Iraq. I'm 33 years old. I want to go to England in 6 months here at the jungle. 6 months. Show solidarity for the people who have no other place to go. The situation is reminding me very much of the Second World War. You remember when they came and they were putting people into the buses, forcing them out of their homes, make them wear a badge before they gassing millions of people. I'm no person in. Yeah? Their family is in UK. When's the UK going to open the borders for them? Well, we need proof. We have no journalists in our side. The journalists are just filming the destruction. So I got one, but it's from Poland. I don't know. But we need French journalists. João Raspail opublikował w 1973 roku Obóz Świętych. Książka wieściła wielką falę imigracji ekonomicznej z obcego kręgu cywilizacji, która miała zalać Europę na początku XXI wieku. W książce do Europy płyną miliony Hindusów, a skrępowana więzami politycznej poprawności Francja i cała Europa nie jest w stanie ich powstrzymać, odmówić im prawa do pobytu. Wielka fala hinduskich migrantów zalewa najpierw Francję, a potem resztę Starego Kontynentu. Cywilizacja Zachodu upada, miksuje się i poddaje obcej. Europa przegrywa. Nie dlatego, że wróg był tak silny. To ona była tak słaba. Kolejne dzielnice w europejskich miastach zmieniają się w muzułmańskie getta. Obowiązuje w nich prawo szariatu, a policja boi się nawet do nich wjeżdżać. Kiedyś Polska pełniła funkcję przedmurza chrześcijaństwa. Mam nadzieję, że nie będzie tak znowu. Przynajmniej wiemy, gdzie leży punkt graniczny.